Po spotkaniu z wyborcami w Poznaniu Sławomir Mentzen przez blisko 1,5 godziny rozdawał autografy, robił sobie zdjęcia ze swoimi zwolennikami, uściskiwał im dłonie. Był tym tak zmęczony, że potem natychmiast udał się do hotelu, jednego z bardziej ekskluzywnych w Poznaniu, mieszczącego się blisko Starego Rynku. To ten budynek za mną. Niestety dla nas polityk nie miał aż tylu miłych słów i uśmiechów, co dla swoich zwolenników. Nie wiem, czy są też ludzie. Ale nie udzielam wyjazdu. Dlaczego nie? Bo nie mam ochoty. Tak? Zdjęcia są teraz, tak? Także... No poczekamy, aż skończy pan robić zdjęcia. Sławomir Mentzen! Ale krzyczeliście ze sceny, że media nie dają wam czasu, więc chcemy dać. Ale proszę mnie nie pchać, dobrze? Czekaliśmy i nikt nie wchodził. Czy teraz, jak skończył pan robić zdjęcia, możemy prosić o kilka zdań wypowiedzi? Podobno media nie dają państwu czasu, chcemy porozmawiać. Czy piwo, które pan pił w Poznaniu, smakuje tak dobrze jak z pana browaru? Przepraszam. Tak wygląda właśnie wizyta Sławomira Mentzena w Poznaniu.